señores que están esperando. Panowie czekają. Buenas tardes. La señorita dice que usted tiene ponoć posiada pani informacje dotyczące zabójstwa Gabina Roury. Anda, Asunción. Śmiało. Diles lo que powiedz sabes. Im, kto go zabił. Diles quién mató a mi papá. Fue Carmelo. Carmelo Roura. Su hijo. Jego syn. Tiene pruebas para afirmar. Ma pani dowód? Sí. Tak. La pistola. Pistolet, z którego go zastrzelił, i zakrwawioną koszulę. Czemu pani milczała? Carmelo przysiągł, że to był wypadek. Nie miałam odwagi go wydać. Proszę przekazać nam dowody. Gdzie koszula i pistolet? W domu. Pójdziemy po nie. Teraz jest tam Carmelo. Tym lepiej. Zapraszam. Dziękujemy, panie. Dzień dobry, witam. Wychodzimy, proszę. Dokąd ją zabrali? Do domu po dowody. Wreszcie się zdecydowała. Nie całkiem. Pomogłam jej. Mój Boże. Co się tu dzieje? Czemu mama zerwała umowę z Julianem? Przecież on może nas oskarżyć. Wie, że cię nie skrzywdzi, dlatego się nie wahała. Zadzwonię do niego. Abonent ma wyłączony aparat. Spróbuję na domowy. Tu Lucrecia. Jest Julian? Wyszedł. Dokąd? Do taty. Wyłączył komórkę. Przekaż mu, żeby zadzwonił. Dobra. Dzięki. Życzę, by sprawa ciąży rozwiązała się po twojej myśli. Dziękuję. Do zobaczenia. Lucrecia está embarazada? Lucrecia jest w ciąży? Y es de tu hermano? Z twoim bratem? Claro. Oczywiście. ¿De qué más podría ser? Y Carmelo ya Carmelo sabe. Wie? No tengo la nie mam pojęcia. Ay, me imagino. Wyobrażam sobie jego minę. Pobre imbécil. Señorita, qué bueno que la veo. Zapomniałam o czymś. Dzwonił Manuel i powiedział, że Teresa zatrzymała się u księdza. Wyszła ze szpitala? Trudno, żeby była w dwóch miejscach naraz. Czemu była w szpitalu? Nie słyszałaś? Nie. Jedźmy, opowiem ci po drodze. Manuel też jest u stryjka? Nie mówił. Miłego dnia. Dziękuję. Otworzę, dzięki. Co za niespodzianka. Jak się miewasz? Świetnie. Jak mnie znalazłeś? Josué podał mi nazwisko Irene. Popytałem w okolicy. Przyniosłem ci ubrania, bo pewnie nie chcesz wracać do domu. Dzięki. Drobiazg. Kto to? Poznaj Juliana. Bardzo mi miło. Mnie również. Przedstaw mu Rocío. Przyprowadzę ją. Siadaj.
mucho gusto verte tan contento. Cieszę się, że jesteś es szczęśliwy. Que no te pueda decir Życzę lo ci mismo. Tego samego. Ah, qué remedio. Latami walczyłem, by być z Lukrecją, a wciąż nie znalazłem rozwiązania. Twoje aktualne problemy to pestka. Pamiętasz, jak oskarżono cię o zamordowanie Gabina? Albo jak Lorena? Przestań, bo zepsujesz mi wieczór. Ay, ¿qué más vamos a pedir? Co jeszcze zamawiamy? Nic. Wystarczy. Dziękujemy. Idzie. Hola. Witajcie. Wreszcie jesteś. Miałam urwanie głowy ze sprawami taty. Po odwołaniu ślubu pewnie nie chciałaś się z nikim spotykać. Nie było tak źle. Dalej, opowiadaj. Julian okazał się inny niż sądziłam. Doszłaś do tego sama? Tak. Po kilku dniach spędzonych w tej dziurze z jego prostacką rodziną, stwierdziłam, że nic nas nie łączy. Ja znam inną wersję. Jaką? Że to Julian rzucił ciebie i zszedł się z miłością swojego życia Lucrecją. Nie wiem, kto ci to powiedział, ale skłamał. Tylko powtarzam, co słyszałam. Może źle zrozumiałaś. Przeciwnie. Czemu nie powiesz prawdy? Zaufaj jej przyjaciółkom. Powtarzam, że to kłamstwo. Kto je rozgłasza? Ptaszki. Ponoć byłaś też w ciąży, ale straciłaś dziecko, które zresztą nie było Juliana. Idź do diabła. Co tak patrzycie? Wiecie, że to prawda. Jest ciemno, więc chyba nie ma Carmela. Proszę tu zostać. Idź tam. Nikogo nie ma. Przekażę pani dowody. Chodźmy. Pomogę pani. Dziękuję. Oto one. Czy Carmelo wie, że pani to ukryła? Nie.
hice creer que... Powiedziałam mu, que había quemado że la spaliłam koszulę i wyrzuciłam pistolet. ¿Por qué las guardó? Po co je pani zatrzymała? Pomyślałam, że mogą się przydać. Ma pani poważne kłopoty. Wiem. Jakim prawem rozpowiadasz o moim prywatnym życiu? To nie ja.